Dziękujemy, panie Łukaszu. Teraz na scenę zaproszę panią Agnieszkę Krause. Jest pani? Jest, super. Która wygłosi nam prezentację na temat, jak skorzystać z neuroróżnorodności w kreowaniu nowych technologii, o atypowych zdolnościach autystycznych umysłów i możliwości ich wykorzystania w sektorze technologicznym. Bardzo proszę. Dziękuję. Czy ja mam na odpowiedniej wysokości mikrofon? Okej, dobra. Dzień dobry. Witam państwa. Dobra, działa. Chciałabym bardzo serdecznie powitać państwa na wykładzie dotyczącym tego, jak możemy skorzystać z atypowego rozwoju neurologicznego osób, szczególnie w spektrum autyzmu, w kreowaniu nowoczesnych technologii. I chciałabym państwa przeprowadzić troszeczkę, przybliżyć przede wszystkim państwu, czym jest spektrum autyzmu w kontekście rynku pracy i później przejść do atutów osób w spektrum autyzmu, które mogą tutaj być dla państwa istotne. Spektrum autyzmu, czyli co, jeżeli chodzi o w kontekście rynku pracy? Ostatnie badania donoszą, że jedynie 7% osób w spektrum autyzmu w Polsce jest zatrudnionych na jakichkolwiek umowach. Pozostała część osób dorosłych zdiagnozowanych jako autystyczne jest osobami bezrobotnymi. 7% tych osób bardzo często pracuje na stanowiskach poniżej własnych kwalifikacji. Część tych problemów upatruje się w tym, że chociażby clue spektrum autyzmu są trudności w sferze społecznej. To będą osoby, które najprawdopodobniej na bardzo wczesnych etapach rozmów o pracę niestety będą dyskwalifikowane. Z jakiego powodu? Dlatego, że osoby w spektrum autyzmu mają dużą trudność w nawiązywaniu, utrzymywaniu i odpowiadaniu na interakcje społeczne, więc sytuacja rozmowy kwalifikacyjnej, siedząc naprzeciwko zespołu kwalifikującego do pracy, tudzież naprzeciwko jednego pracodawcy, będzie dla takich osób bardzo trudna. Więc wobec tego warto przemyśleć jakby system rekrutowania osób w spektrum autyzmu. Osoby w spektrum autyzmu są to osoby, które mają trudności komunikacyjne i mniej chciałabym tutaj czasu poświęcić trudnościom komunikacyjnym natury werbalnej, dlatego że jest to mniejszy problem, a więcej czasu chciałabym tutaj poświęcić trudnościom komunikacyjnym natury niewerbalnej, dlatego że to jakby zacznę od tego mniejszego punktu w takim razie. Osoby w spektrum autyzmu mogą mieć trudności w rozwoju umiejętności komunikacji werbalnej i na poziomie dorosłym według ostatnich badań 27% osób w spektrum autyzmu tej mowy nie rozwija. I chociaż temat prezentacji jest taki, jak wykorzystać umiejętności osób w spektrum autyzmu do rozwijania technologii, to mamy tutaj taki fragment, gdzie to technologia wychodzi naprzeciwko osób w spektrum autyzmu, które nie mówią. Dlatego, że jeżeli mamy do czynienia z osobą, która nie posługuje się mową, nie znaczy to, że będzie to osoba, która nie będzie się w stanie komunikować. I w takich momentach, gdzie mamy do czynienia z osobą niemówiącą, korzystamy z tak zwanych protez mowy. Mają one bardzo często postać tabletu z oprogramowaniem, które służy do komunikacji. W Polsce są to oprogramowania, które nazywają się Mówik, Grid albo Let Me Talk. To są najpopularniejsze oprogramowania komunikacyjne. Natomiast to, co de facto stanowi clue problemu, jeżeli chodzi o spektrum autyzmu, to co odbywa się na 80% komunikacji międzyludzkiej, czyli komunikacja niewerbalna. Będą to osoby, które będą miały trudności z dekodowaniem informacji niewerbalnych, to znaczy z mimiką, z tonacją głosu, z różnicowaniem, kiedy na przykład ktoś żartuje. Będą to osoby, które mogą mieć trudności, najprawdopodobniej będą miały trudności z dekodowaniem kłamstw lub same nie będą dobrymi kłamcami. Będą to osoby, które również bardzo często będą używały mniej gestykulacji i będą miały spłaszczony afekt w kontakcie z drugim człowiekiem.
I to, co jest ważne z perspektywy zatrudnienia osoby w spektrum autyzmu, to atypowy rozwój układu nerwowego takiej osoby, dlatego że osoby w spektrum autyzmu są bardzo często pod lub nadwrażliwe na docierające do nich bodźce. Wobec czego no my żyjemy w bardzo szybkim świecie, w bardzo takim bodźcującym tak naprawdę i jest to wszystko bardzo trudne do przetworzenia dla osób w spektrum autyzmu. Są to trudności w zasadzie, chciałabym zbliżyć tak w trzech sferach, dlatego że bardzo często hałas jest taką dużą trudnością, z którą no, mają problem osoby w spektrum autyzmu. Są to również kwestie naświetleniowe oraz kwestia dotyku i nie mam tutaj na myśli tego, że jakby osoby mają problem tylko w kwestii takiej, że ktoś ich dotyka, natomiast ta nadwrażliwość dotykowa może się przejawiać również jakby w takiej kwestii, gdzie te osoby siedzą w dużym gronie osób i jest bardzo duże ryzyko, że ktoś przez przypadek taką osobę dotknie. Wobec czego, podsumowując te trudności, chciałabym, żeby mieli Państwo na uwadze, że decydując się na zatrudnienie osoby w spektrum autyzmu, warto te wszystkie rzeczy mieć z tyłu głowy. To znaczy, jeżeli chcemy zrekrutować osobę w spektrum autyzmu, bardzo wartościową taką wizją będzie przemyślenie samej kwestii rekrutacji. Być może nie trzeba będzie tego odbywać jeden na jeden w kwestii rozmowy. I jeżeli już decydujemy się na zatrudnienie osoby w spektrum autyzmu, warto z nią ustalić kwestię miejsca pracy, to znaczy jak dostosować to miejsce pracy, żeby było dla niej optymalne pod kątem sensorycznym. Teraz chciałabym w zasadzie przejść do takiego clou tej prezentacji, to znaczy jakie są atuty osób w spektrum autyzmu w kontekście osób neurotypowych, bo okazuje się, że jest tego bardzo, bardzo dużo. I to, co też chciałabym, żeby tutaj wybrzmiało, to że nie ma jedynego uniwersalnego wzorca budowy mózgu osób w spektrum autyzmu. To nie jest tak, że my jako osoby rozwijające się neurotypowo mamy jakiś określony wzorzec budowy mózgu i osoby w spektrum autyzmu mają inny i każda osoba w spektrum autyzmu ma taki sam. No nie bez kozery jest też ta nazwa spektrum, dlatego że te funkcje, o których będę tutaj za chwilę opowiadała, no jakby na tym spektrum będą się w różnym zakresie rozkładać. To, co najczęściej tutaj przejawia się u osób spektrum autyzmu, to mocno rozbudowane pola wzrokowe i bardzo dobra percepcja wzrokowa. Przekłada się to na dużą łatwość, taką lekkość, zdolność w analizie obrazów i w analizie materiału, dlatego że osoby w spektrum autyzmu w przeciwieństwie do osób neurotypowych będą miały dużą łatwość w wychwytywaniu szczegółów na analizowanym materiale. Jakby idąc dalej, z pamięcią, z tak dobrze rozwiniętymi funkcjami wzrokowymi najczęściej w parze idzie pamięć fotograficzna. Znowu, czym różni się taka pamięć fotograficzna osób w spektrum autyzmu w stosunku do osób neurotypowych, jeżeli mamy pracownika, który rozwija się neurotypowo i mamy pracownika w spektrum autyzmu? My jako osoby neurotypowe jesteśmy bardzo podatni na zniekształcenia poznawcze w procesach zapamiętywania, to znaczy to, co do nas dociera, jest dostosowywane do tego, co już wiemy. Natomiast osoba w spektrum autyzmu będzie miała tendencję do tego, żeby zapamiętywać to, co widzi jeden do jeden z bardzo dużymi szczegółami. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która będzie uzdolniona graficznie, to będzie nam w stanie ta osoba również taki materiał wizualny odtworzyć w taki sposób, w jaki go zapamiętała i będzie bardzo prawdopodobne, że będzie to obraz jeden do jeden w stosunku do tego, co ona widziała. Tak jak już wspomniałam na początku, osoby w spektrum autyzmu w swojej percepcji mają preferencje na szczegóły, to znaczy będą to osoby, które będą miały dużą łatwość w analizie materiału od szczegółu do ogółu. To znowu jest coś, co różnicuje je od nas jako osób neurotypowych, dlatego że mózg, który percypuje świat neurotypowo,
patrząc na cokolwiek, wyciąga z tego najpierw kontekst, a dopiero później jest w stanie analizować szczegóły. Osoba w spektrum autyzmu najpierw wyłapie Państwu szczegóły, dopiero później na podstawie tych szczegółów może budować kontekst, co też w pewnych aspektach będzie przyspieszało jej pracę na danych stanowiskach. Pośród osób, które mogą zgłaszać się do pracy, a mają diagnozę spektrum autyzmu, mogą zdarzyć się osoby, które mają, dysponują tak zwanymi zdolnościami wyspowymi. W ogólnej populacji osób w spektrum autyzmu jest to 10% populacji, więc co jakiś czas może się zdarzyć taki pracownik, który będzie miał szczególne uzdolnienia, takie dosyć nietypowe, więc warto gdzieś z tyłu głowy, prowadząc taką rozmowę o pracę, mieć jakby taki pomysł, żeby zapytać tą osobę, czy są takie rzeczy. Co to może być? Często jest to na przykład bardzo duża łatwość w przeliczaniu dużych wartości cyfrowych i mam na myśli mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie liczb 3-4-cyfrowych. Są to osoby, które mogą mieć dużą łatwość w poruszaniu się po mapie, bardzo dokładną. Ja osobiście również znam taką osobę, która precyzyjnie potrafi poruszać się po mapach i robi to z dużą łatwością, z dużą dokładnością i ja osobiście również dużo się nauczyłam dzięki obcowaniu z taką osobą na temat w ogóle jakby tego, co się potrafi dziać rzeczywiście na mapach. I teraz jaka jest dla Państwa korzyść jako osób, które zajmują się sektorem technologicznym? To, w czym górują osoby w spektrum autyzmu nad osobami neurotypowymi, to preferencja rutyny. Dlatego, że pracownik, który będzie miał organizację układu nerwowego neurotypową, zajmując się rzeczami rutynowymi, powtarzalnymi, analizą danych, które będą różniły się niuansami od siebie, będzie to pracownik, który będzie narażony na nudę po prostu, a organizm, który jakby układ nerwowy, który się nudzi, zaczyna tracić koncentrację uwagi. Sytuacja rutynowa jest to sytuacja bajka dla osób w spektrum autyzmu i tutaj tego spadku koncentracji uwagi nie będziemy mieli, więc będą to osoby, które będą bardzo wytrwałe w analizach danych. Tak jak mówiłam, te umiejętności w zakresie percepcji wzrokowej mogą nam się przekładać na wszelkiego rodzaju zadania graficzne, które możemy tym osobom jakby wyznaczyć. Bardzo mocno obsadzonym w tej chwili sektorem przez osoby w spektrum autyzmu jest sektor IT i sektor projektowania, programowania. I tak naprawdę ostatnie badania dowodzą, że najwięcej osób w spektrum autyzmu spośród tych 7%, jeżeli jest już zatrudnionych na jakichś stanowiskach odpowiednich do ich kwalifikacji, są to osoby z sektora IT. Chciałabym też powiedzieć o branży motoryzacyjnej i branży pojazdów bezzałogowych, dlatego że osoby w spektrum autyzmu będą fantastycznymi analizatorami danych i mogą się niebagatelnie przyczynić w związku ze swoimi wcześniej przeze mnie wymienionymi umiejętnościami do analizy danych, poprawy bezpieczeństwa i dzięki temu jakby bardzo szybko jesteśmy w stanie wyłapać też pewne szczegóły, które w testach bezpieczeństwa pojazdów będą się tutaj manifestować. Mogą to być też osoby, które będą nam usprawniały interfejsy użytkownika w pojazdach w związku ze swoimi umiejętnościami wzrokowymi, ale też analizą danych. W zakresie bezpieczeństwa publicznego, jeżeli trafi do nas pracownik, który będzie tak fantastycznie poruszał nam się po mapach, może bezpośrednio przełożyć się też na usprawnienie jakby systemów nawigacyjnych, co jest też dosyć istotne z punktu widzenia prowadzenia jakichkolwiek poszukiwań, czy rzeczywiście bezpieczeństwa. I na koniec osoby w spektrum autyzmu będą to też osoby, które fantastycznie sprawdzą nam się w sektorze finansowym, dlatego że tak jak wspomniałam, są to też osoby, które fantastycznie czują się w towarzystwie cyfr, liczb i wszelkie analizy finansowe będą dla nich jak najbardziej odpowiednim środowiskiem do pracy.
W tej chwili bardzo dziękuję za wysłuchanie wykładu. Mam nadzieję, że tutaj troszeczkę udało mi się Państwa zainteresować kwestią jakby zatrudniania osób w spektrum autyzmu na ważnych stanowiskach i tego, że mogą te osoby przyczyniać się do rozwoju sektora technologicznego i bardzo dziękuję.